system informacyjny, który wyposażony jest w Combine RSM-161, to Advisor 3, gdzie jego częścią jest wyświetlacz o przekątnej 10 cali. Jest to wyświetlacz dotykowy, kolorowy. Natomiast jednocześnie możemy ten wyświetlacz obsługiwać także z klawiatury, która jest umieszczona na panelu. Także w bardzo łatwy sposób możemy zmieniać funkcję także z klawiatury. Na wyświetlaczu znajdziemy kilka ekranów. Pierwszy jest to ekran na czas transportu, gdzie znajdziemy parametry związane z pracą silnika, z prędkością jazdy, stanem zbiornika paliwa, zbiornika AdBlue, a także tutaj mamy też kontrolki, które informują nas o stanie maszyny. Gdy uruchomimy układ umotowy, ten ekran automatycznie zmieni się w ekran roboczy, a teraz to przełączę ręcznie, gdzie tutaj już mamy zdecydowanie więcej informacji. A więc po pierwsze wskaźniki dotyczące automatyki wysokości cięcia, odczyt czujników strat ziarna na wytrząsaczach oraz na sitach, a także parametry robocze zbioru. W pierwszej kolejności szerokość przyrządu żniwnego, dalej nagarniacz, tak już mówiliśmy, jest to tryb auto, więc w bardzo prosty sposób możemy ustawić proporcje prędkości obrotowej nagarniacza do prędkości jazdy. Dalej prędkość obrotowa bębna mocącego, prędkość obrotowa wentylatora. Na monitorze również odczytamy szczelinę klepiska bębna mocącego, a także szczelinę klepiska pod bębnem separatora oraz również ustawienie sit. Sita regulowane są elektrycznie, więc w bardzo prosty sposób możemy zmienić ustawienia robocze. Na tym ekranie również widzimy typ zbieranej uprawy, spalanie przeliczane w litrach na godzinę, w litrach na hektar oraz wydajność podawaną w hektarach na godzinę. Kolejny ekran to odczyt z czujników umieszczonych na kombajnie, odczyt czujników przy silniku, a także z czujników przy układzie omotowym, układzie czyszczenia, także jest to taki ekran informacyjny. Kolejny ekran dotyczy wskaźników pracy, gdzie znajdziemy informacje na temat przepracowanych godzin. Na pierwszej zakładce mamy czas pracy silnika, czas pracy z bębnem mocącym, czas pracy z rozdrabniaczem. Dalej zakładka powierzchnia, gdzie znajdziemy ilość przejechanych kilometrów, a powierzchnia skoszonych hektarów wraz z rozdrabniaczem. A kolejna zakładka to paliwo. Tutaj informacje na temat zużycia paliwa zsumowane. Zużycie paliwa w trakcie transportu, w trakcie pracy z bębnem mocącym oraz przeliczenie zużycia paliwa w litrach na hektar. Kolejny ekran to widok z kamery, a następnie zakładka, gdzie znajdziemy kilka ciekawych informacji. Po pierwsze, kombajn jest wyposażony w fabryczne ustawienia do zbioru różnych upraw, więc przy rozpoczęciu pracy możemy wybrać aktualnie zbieraną uprawę, na przykład pszenica. Potwierdzamy i mamy już tutaj proponowane przez producenta ustawienia na zbiór pszenicy. I w momencie, gdy je wybierzemy, na postoju włączymy mocarnię i zwiększymy obroty silnika do 1800 obrotów, automatycznie kombajn zostanie przestawiony pod właśnie parametry, fabryczne parametry do
zbioru pszenicy. Oczywiście w trakcie pracy możemy również te parametry zmieniać. Mamy też możliwość zapisania 8 indywidualnie ułożonych ustawień pod zbiór różnych upraw. A także podpowiedź, co zrobić, jeżeli na przykład w kombajnie w trakcie pracy pojawią się straty, czy też będą niewymuszone kłosy. Mamy informację, jakie działania należy wykonać. Jest też ekran związany z ustawieniami i kalibracją, gdzie możemy szybko przejść do ekranu wyboru przyrządu żniwnego, z którym aktualnie pracujemy. W szybki sposób możemy przejść do ekranu, gdzie obsługujemy automatykę wysokości, ustawiamy automatykę wysokości cięcia, czy na przykład do ustawień dotyczących wyświetlacza dźwięku, daty czy jasności. Tak, jak widzimy, prosty, ciekawy w obsłudze jest zastosowany tutaj ten system i daje nam on wiele informacji, które potrzebne są w trakcie pracy kombajna.